drodzy Państwo, Tomasz Olbratowski, posłuchajmy, bo wydaje mi się, że różnie się mówi, ale jednak warto. Wiadomo, że warto. A jasne, jako tak się kryguje. Na pierwszej stronie kolorowej gazety zdjęcie. No właśnie, kogo? W redakcji rzuciliśmy okiem na tę stronę i okej, Beata Szydło. Ale przy bliższym rzucie okiem na zdjęcie i podpis okazało się, że to Jolanta Kwaśniewska. Tak. Ale podobieństwo jest z kategorii wypisz, wymaluj, zrób zdjęcie. No i uwikłaliśmy się w ciekawą teorię. Otóż przebąkuje się, że Beata Szydło będzie kandydatem PiS na Dudę. Więc pisowcy specy od wizerunku upodobnili panią Beatę do pani Jolanty. Taka sama fryzura, znaczy na wujka z późnych 70., tylko jak auto elektryczne bez baków. Taka moda. Żakiet i tak dalej. No i widocznie wizerunkowcy pani Beaty chcą, by elektorat centrolewicowy przez pomyłkę oddał głos na panią Szydło, myśląc, że to pani Jolanta. Ale, żeby elektorat PiSu się nie pomylił, to Beata Szydło nosi w klapie dla poznaki broszkę 500+ i inne. W sensie, rozumiecie, żeby nasi widzieli, że to nasza, a oni, że to ich, znaczy tych których jest ich, a nie tych, których nie jest ich. No, może to skomplikowane, ale nikt nikomu nie obiecywał, że polityka jest łatwa do pojęcia, bo nie była, nie jest i nie będzie. Żeby tylko pan Aleksander Kwaśniewski się nie pomylił, prawda? Finlandia jest już w NATO, jest nasza o pomyłkę, więc nie trudno. A może to zdjęcie to symbol, że ktokolwiek wygra te wybory, to dla nas w zasadzie wszystko jedno? Beata Kwaśniewska czy Jolanta Szydło? No, jak to śpiewała Kora? Beciola, 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 ciola, be... Ciola, la, tram, tym, bum, bum.